Ej, siema, 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 Tino Piteko z King z tej strony, oczywiście na mapie Lost Island. Także w dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie, jak złapać tego tutaj oto dinoska, a właściwie te dwa, co tutaj widzicie, nie patrzcie na ptaka, tego lystranozaura. Także co, ja nie przedłużam i zapraszam. No to lecimy. Oczywiście przed nami dwa lystranozaury, jeden 25 level i drugi prawdopodobnie gdzieś powyżej 135 levela. Także te dwa lystranozaury będziemy chcieli dzisiaj złapać. Do tego potrzebujemy właśnie jagódki, tak jak tutaj widzicie, ja sobie już właśnie zbieram jagódki. Także przygotowuję się do procesu tejmowania. Jest to taki pasywny proces, także nic nas tu nie będzie atakować i my też nie będziemy nic atakować. Także podążajcie za mną dalej. Jak już widzicie, trochę tych perysków, jagódek mam już nazbieranych. Jak możecie zobaczyć w inwentarzu, ja sobie przeciągam Major Berry na ostatni slot na pasku, bo ten slocik właśnie zawsze działa jako karmienie. Także ja sobie tutaj teraz podejdę do jednego z tych lestranozaurów. Ten akurat 130 level, także jednak trochę będziemy go musieli pokarmić, ale ten już mniejszy, także on tutaj na jednego Major Berry nam zszedł. Listek sobie go nazwiemy. No i tak to tutaj wygląda. Głównie jego zaletą jest opcja zwiększania doświadczenia otrzymywanego przez dinosy, także za każdym razem, jeżeli my go pogłaszczemy, on będzie nam zwiększał doświadczenie. Ale my nie chcemy takiego małego levela, tylko ten większy level, także jeszcze troszkę poczekamy tutaj na ten 130 level. Ja go troszkę jeszcze sobie dokarmię tymi major beryskami i w tym momencie będzie dobry lystranozaurus, który będzie mógł towarzyszyć nam dalszej rozgrywce w grze Ark Survive Evolved, oczywiście na mapie Lost Island. Także jak już tu możecie zobaczyć, ja sobie go tak, że tak powiem, w konia robię w tym momencie, sobie czekam, latam, chodzę, oglądam, czołgam się właściwie, póki on znowu nie będzie głodny. Także tak to właśnie wygląda cały proces ten tejmowania lystranozaura. O, tak jak zauważyliście, jest gotowy do zjedzenia. Ja już go nakarmiłem. Nazwiemy znowu go Listek, także tego listka wybierzemy. Oczywiście sobie go pogłaszczemy. Także pogłaszczemy go, on sobie poskacze. No i tak to wygląda w tym momencie. On będzie dźwigał nam doświadczenie. Lecimy dalej. Lystranozaur, aka dźwigacz expa, czyli bardzo przydatny dinosek do teamu. Jeżeli potrzebujesz podlevelować postać lub danego dinoska, lystranozaur ci w tym pomoże. Każdy tribe powinien takiego dinoska mieć u siebie w bazie i cieszyć się szybkim otrzymywaniem doświadczenia. Także jest to bardzo przydatna umiejętność dla osób, które zaczynają taki dinosik, to jest must have. Oczywiście nie zapominajmy go przed tym pogłaskać, bo bez tego lipa. Także to już wszystko, jeżeli chodzi o te małe stworzonko. Zapraszam oczywiście do polubienia filmiku, zasubskrybowania kanału, no i oczywiście strzelcie tam jakiś komentarz. Juuu!